Na nieco ponad miesiąc przed wyborami kandydaci na prezydentów i burmistrzów zaczynają przedstawiać konkrety w swoich programach wyborczych. Kolejne obietnice złożył obecny prezydent Katowic Marcin Krupa. Z kolei w Rudzie Śląskiej pojawił się nowy, stary kandydat Paweł Jędrusik. Marcin Krupa kontynuuje cykl spotkań, podczas których deklaruje, co zrobi. W czwartek skupił się na nauczycielach, seniorach, rozwoju młodych, kulturze, bezpieczeństwie i studentach. Zapowiedział m.in. powstanie ośrodka swobodnej twórczości imienia Kazimierza Kuca. Na pewno największe problemy z realizacją będą przy tych inwestycyjnych, grubych inwestycyjnych projektach, ponieważ na to trzeba pozyskać dodatkowe środki, trzeba się o to postarać, no i to wymaga takiej dość dużej gimnastyki, ale jakby korzystając z doświadczenia, które do tej pory mamy, jeszcze się nie zdarzyło, że nam ktoś odmówił wspomożenia projektów, które są logiczne, które są oczekiwane przez mieszkańców. Z kolei w Rudzie Śląskiej szykuje się powtórka z rywalizacji sprzed półtora roku, bo tam ponownie wystartuje obecny poseł Marek Wesoły. Mój elektorat chce, żebym startował, żeby mieli na kogo głosować, więc to jest odpowiedź. A jak będę prowadził kampanię, tak jak prowadziłem półtora roku temu, uważam, że Ruda Śląska jest absolutnie jednym z najważniejszych miast w województwie śląskim i o taką pozycję powinna się bić. Na dzisiaj tak to nie wygląda. W Tarnowskich Górach kandydatem na burmistrza będzie Zofia Lesiewicz. Dostała poparcie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jednym z głównych punktów naszego programu jest infrastruktura miejska i drogowa, także bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, żeby Państwo żyli w bezpiecznym i spokojnym mieście. Kolejnym z ważnych i priorytetowych punktów jest edukacja w mieście. Chcielibyśmy, żeby dzieci uczyły się w wyremontowanych klasach, nieprzeładowanych, jeśli chodzi o ilość uczniów w klasie, żebyśmy wprowadzili nowe technologie. Kandydatka chce się skupić także na środowisku i przyrodzie, a konkretniej na odbrukowaniu terenów, które tego potrzebują.